Już za chwilę 2020 rok się kończy. Niestety nie oznacza to, że automatycznie znikną wszystkie problemy, które się od początku tego roku nagromadziły, ale przynajmniej kilka ostatnich dni dały nam nadzieję na to, że być może szybciej poradzimy sobie z pandemią, a przynajmniej ograniczymy śmiertelne żniwa, które ona sprowadziła, niż wcześniej tego oczekiwaliśmy. Nie o tym chciałem jednak dzisiaj mówić. Dla wielu nowy rok to okazja do odkrycia siebie na nowo, do wprowadzania tak zwanych postanowień noworocznych, które przynajmniej w teorii mają nam pomóc schudnąć, zarabiać więcej pieniędzy, mniej się stresować, czy częściej widywać ze znajomymi. Co najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie, mam nadzieję, dużo łatwiejsze niż w tym. I wiele innych. Nie ma w tych postanowieniach nic zaskakującego ani nic złego. Drzemie w nas potrzeba rozwoju. Bardzo łatwo dostrzegamy rzeczy, w których chcielibyśmy być lepsi. Niestety już nie tak łatwo udaje nam się znaleźć narzędzia, które umożliwią nam wprowadzenie tych postanowień w życie. Niektóre badania sugerują, że znaczna część osób wchodząca w nowy rok z postanowieniami noworocznymi nie dociera z nimi nawet do połowy lutego. A jedynie 8% udaje się te postanowienia zrealizować. Nigdy jednak nie byłem fanem postanowień noworocznych, gdyż uważam je trochę za taki zryw motywacyjny, zwłaszcza po świętach, który w znacznej mierze staramy się opierać na silnej woli, która, jak dobrze wiemy, bardzo szybko się wyczerpuje i na dłuższą metę nie można na niej polegać. Z drugiej strony przeważnie postanowienia noworoczne skupione są na indywidualnych korzyściach. Ja chcę być zdrowszy, ja chcę się lepiej czuć, ja chcę więcej zarabiać. I o ile jak najbardziej trzeba dbać o własny dobrostan, higienę psychiczną i zdrowie, o czym będzie mowa w pierwszych miesiącach projektu, o tyle uważam, że zdecydowanie warto dodać do tego wątek altruizmu, współczucia czy zrozumienia innych. Zwłaszcza w sytuacji, w której po raz pierwszy od 20 lat liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła, a nie zmalała. Na co wpływ miała pandemia, ale także zmiany klimatu, z którymi póki co walka nam zupełnie nie idzie. Zwłaszcza w sytuacji, w której nadal hodujemy w okropnych warunkach i zabijamy ponad 70 miliardów zwierząt lądowych rocznie. Zwłaszcza w sytuacji, w której coraz więcej ludzi cierpi na przewlekły stres i depresję. Przede wszystkim jednak w czasach, w których nasze wybory nie ograniczają się wyłącznie do znanego nam wszystkim dekalogu i których nie można sprowadzić jedynie do kwestii kłamstw, kradzieży czy zabójstw. A w takich właśnie czasach żyjemy. Konsekwencje naszych codziennych wyborów nie kończą się na naszym talerzu, w naszej szafie z ubraniami, czy nawet na naszym śmietniku. Pieniądze służą do głosowania za światem, w którym będziemy żyć, a efekty naszych wyborów nie dotyczą wyłącznie nas. Obojętnie, czy rozumiemy to jednostkowo, czy jako lokalne społeczności, a nawet jako całe narody. Niedawna ankieta ze Stanów Zjednoczonych wskazuje, że jedynie 23% respondentów twierdzi, że często myśli lub bada etyczne aspekty swoich wyborów w życiu. 31% twierdzi, że czasami to robi, z czego wynika, że prawie połowa nigdy tego nie robi. I przyznam się szczerze, że nie jest to dla mnie zaskoczeniem. I w sumie nawet rozumiem te osoby, bo jest to dużo łatwiejsze wyjście. W innym przypadku musielibyśmy kwestionować i poddawać w wątpliwość wiele z naszych codziennych wyborów. A raczej nie przepadamy za zmianami rutyny, w której nam wygodnie, a już tym bardziej nie lubimy zmieniać ugruntowanych od lat przekonań. Uważam więc, że w takiej sytuacji, w przeciwieństwie do postanowień typu mniej słodyczy czy abstynencja alkoholowa, które jak wspomniałem bardzo rzadko nam wychodzą, postanowić być moralnie lepszym człowiekiem. Nie dość, że jest to opcja odpowiedzialna i empatyczna, ale także mająca na uwadze tak naprawdę także nas samych. Dodatkowo jest to opcja satysfakcjonująca, dająca poczucie spełnienia, ale absolutnie nie jest to też proste i łatwe do wykonania. Cześć Baldi. Między innymi dlatego od kilku miesięcy przygotowuję projekt Dobry Nawyk, którego celem jest wprowadzenie nawyków, które będą dobre dla nas, ale także dla innych. Rutynowych działań, które mają na celu służyć nam, ale też jak najmocniej ograniczać powodowane przez nas cierpienie czy negatywny wpływ na otaczające nas środowisko. Po pierwsze, będzie to więc skupienie się na skuteczności wprowadzania tych zmian. Dlatego mowa jest tutaj o nawykach, o których z naukowego punktu widzenia wiemy już całkiem sporo.
Po drugie dlatego, że znaczna część rzeczy, którą wykonujemy, wykonujemy mechanicznie. Najwięcej dobrego zrobimy, pracując właśnie nad tymi aktywnościami. Po trzecie, dobry nawyk to trochę kwintesencja tego, co chcę przekazać przez moją pracę w przestrzeni internetowej, czyli z jednej strony bardziej współczującego i świadomego podchodzenia do własnych wyborów, a także efektywnego i racjonalnego wprowadzania zmian. Będzie więc tam dużo treści o tym, w jaki sposób skutecznie wprowadzać nawyki, ale także dlaczego warto to robić. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to projekt będzie podzielony na 12 tematów, czyli jeden temat na jeden miesiąc. Zaczniemy od uważności. Następnie poruszona będzie kwestia zdrowia, higieny psychicznej i tego, w jaki sposób ma to wpływ na naszą wydajność, ale też relacje ze światem zewnętrznym. A następnie przejdziemy do kwestii związanych z efektywnym altruizmem i nawykami, które pomogą nam zrobić jak najwięcej dobrego. A na koniec będzie niespodzianka. Jak wziąć udział w projekcie? Po pierwsze i najważniejsze, zapisać się do darmowego newslettera, w którym zawsze będą najważniejsze informacje. Link znajdziecie na dole. W newsletterze pojawiać się także będą informacje o wpisach na stronie z zakresu dobrego nawyku. To jest najważniejsze. Poza tym oczywiście na YouTube będą się pojawiać nagrania tematyczne, chociaż nie wyłącznie. Nadal będę nagrywał filmy o tematyce przypisanej temu kanałowi. Zachęcam też do obserwowania mojego Instagrama, bo tam regularnie będą komentarze do kolejnych dni, wyzwania i tematy, które w innych miejscach nie będą się pojawiać. No i żeby wiedzę usystematyzować, w przyszłym roku pojawią się 4 e-booki z bloków tematycznych, które pomogą nam oswoić dotychczasową wiedzę, a także sprawić, by praktyka była bardziej wydajna poprzez różne codzienne ćwiczenia i zadania, a także informacje, które pomogą nam rozwijać te nawyki. Dużo pracy przed nami. Jeśli macie jakieś pytania lub po prostu chcecie mi życzyć powodzenia, to napiszcie w komentarzach, a Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia już niebawem.